Aquil Jean Pollard, znany lepiej jako Bobby Shmurda, urodził się 4 sierpnia 1994 roku w Miami na Florydzie. Jego matka pochodzi ze Stanów, a ojciec przeprowadził się do USA z Jamajki. Ma również starszego brata, Javaseya. Kiedy Aquil ma 2 miesiące, jego ojciec zostaje zatrzymany przez policję. Rok później zostaje uznany winnym morderstwa pierwszego stopnia. Idzie za to do więzienia na dożywocie. Po tym matka wraz z synami przeprowadza się do Nowego Jorku, do Brooklynu, dokładniej do East Flatbush. Mieszkają w przedwojennym apartamentowcu blisko skrzyżowania Front Page. Łączy ono ulicę Foster Avenue oraz Northard Avenue. Nazwa Front Page, czyli z polskiego strona główna, wzięła się od wysokiej liczby morderstw tam dokonanych. Morderstwa te często pojawiały się w gazetach i w mediach. W tej samej okolicy w tym samym czasie wychowuje się również przyszły raper Joey Badass. Aquil od małego wychowuje się w towarzystwie broni i narkotyków. Od czasu do czasu, aby odpocząć od niebezpiecznego środowiska, przyjeżdża do swojego wujka na Florydzie. Jego wujek będzie miał duży wpływ na jego początkową karierę w przyszłości. Często odwiedza także swojego ojca w więzieniu. Już będąc w 5. klasie zostaje zmuszony do sprzedawania narkotyków, szczególnie kraku na ulicach. W przyszłości nawiąże do tych wydarzeń w swojej twórczości. Jego wczesne życie na ulicach wzięło się stąd, że jego starszy brat o ksywce Jaja zaczął sprzedawać krak na ulicach będąc w 9. klasie. Bobby często spędzał czas ze swoim bratem i znajomymi brata. Przez to szybko został w to wciągnięty. I've been running with kids old well. My friends are my friends is mostly old, I'm the youngest, you know. I've been running with my older brother and his friends. They all like 4 years old, maybe 5 years old. So when he was doing things in like high school, like 9th grade and 10th grade, I was doing stuff in 5th grade, 6th grade, just, you know. So I was always more advanced. I wasn't hanging with people my age from my building. I had no friends my age. So I was always chilling around older kids. So I was always doing what people 5 years older than me was doing. Jego pierwszą piosenką jest remix Crime Mob, Knock If You Bug. Nagrał ją w 2004 roku w wieku 10 lat. Jego początkowe traki to remiksy innych znanych artystów. Ksywka Szmurda oznacza ciche morderstwo. Came from like, shh, you know, and we was getting money, you gotta keep crying when we're doing things that we supposed to do, you gotta keep crying, you know? Od młodości Bobby jest powiązany z gangiem Crips. Zostaje głową gangu GS9, która zajmuje się głównie handlem narkotyków. Nazwa GS9 ma kilka znaczeń. Oznacza Grimy Shooters, Gun Squad oraz G-Stone Crips. W przyszłości głównymi wrogimi gangami GS9 staną się Folk Nation i Brooklyn's Most Wanted. Bobby wraz ze swoim przyjacielem Rowdy Rebelem mieszkają blisko Five of Arena. Five'owi również uda się za kilka lat wybić. I guess you and Rowdy Rebel actually grew up in the same building, same floor. Yeah, that's a fact. He's on my life. Like, he lived like down the hall and around the corner. My building is like set up different. Same floor, third floor. Okay, and were you guys friends early on or did that came later? Yeah, we were friends early on. Okay. And Bobby Shmurda, he lived around you also? He's a fact. All the neighborhood. That's all gang. I mean, that's all fame. Gdy Bobby ma 14 lat, inny jego przyjaciel, Donty Williams, zostaje zabity. Stało się to na uroczystości ukończenia szkoły. Śledztwo tego morderstwa do dziś nie zostało rozwiązane. W wieku 16 lat w 2011 roku po imprezie zostaje zastrzelony jego kolejny przyjaciel, Tyreef Gary. Za sprawcę uznaje się jednego członka gangu Brooklyn's Most Wanted. Dokładnie tego samego dnia policja znajduje przy Bobbym pistolet. Okazuje się, że broń ta jest zepsuta i nie jest możliwe, aby z niej strzelać. Bobby nie dostaje za to żadnej poważnej kary, lecz niedługo później narusza swoje zwolnienie warunkowe. Zostaje nakryty na paleniu marihuany. Dostaje 15 miesięcy aresztu w ośrodku dla nieletnich. W 2012 roku powstaje wytwórnia GS9 Records. Do GS9 należy również Fetty Luciano, znany również jako GS9 Fetty. Za kilka lat uda mu się stworzyć kolaboracyjną piosenkę z raperem, który zdominuje rynek, Pop Smokiem. 26 lutego 2014 roku pojawia się na piosence Shmoney Dance Rowdy Rebela. Shmoney Dance to charakterystyczny dla Bobiego taniec. So the Shmoney Dance. Who created that? It's Rowdy's song, but I did the dance. Rowdy's song. Jest to pierwsza poważniejsza piosenka Aquila. Marca 2014 roku zostaje wypuszczona piosenka, dzięki której Bobby zyska rozgłos większej publiczności. Dla przyzwoitości będę ją nazwał po prostu Hot. Pierwszego dnia udaje jej się zdobyć 2000 wyświetleń. Jest ona nagrana na bicie Lloyda Banksa Jackpot, wydanego 2 lata wcześniej. W niedalekiej przyszłości Bobby się do tego odniesie, mówiąc, że Lloyd Banks w rzeczywistości nigdy nie wykupił oryginalnego bitu. It's interesting though, because that beat for that song was actually a Lloyd Banks song, correct? So he never released his album. Really, he never bought the beat. Jalil called me, told me he never bought the beat, and I snatched. W początkach kariery menadżerem Bobiego jest jego wujek.
Zdradził on, że piosenka Hot, która stanie się jego największym hitem, była nagrywana w pokoju Bobiego i nie jest w ogóle zmiksowana. He recorded that out of a closet, you feel me? Didn't mix nothing. We put it out raw. That song was unmixed. Unmixed. Then I... Już w maju Bobby zapowiada, że pracuje nad swoim pierwszym albumem. Do wypuszczenia go nie dojdzie jednak przez następne 6 lat. So you got any, you working on anything right now, such as like mixtape? We working on some albums right now, really. Okay, okay. We got a couple mixtapes stashed. You feel me? We gonna just throw out to the streets. I don't think I'm gonna talk about that, but you know. We gonna throw some shit out. We working on an album right now. 3 czerwca 2014 roku zostaje zatrzymany pod zarzutem posiadania broni. Policjanci weszli do jego domu, ponieważ mieli podejrzenia o posiadanie narkotyków. Bobby trafia do aresztu. Na broni znalezionej na miejscu zdarzenia nie udaje się wykryć DNA Bobiego. Wychodzi za kaucją 10 tysięcy dolarów. 8 lipca ukazuje się mixtape Szmani Szmulda, na którym pojawił się wraz z członkami GS9. Udziela wywiadu dla Breakfast Club. Do you feel like you're the hottest thing coming out of New York? Cause I see that on Twitter. I know, man, I know, I listen to people in New York, man. They don't really shake the crowds. A couple people in New York that shake the guy. Shout out to King Street. Be nice. Also, he from Far Rock. You got. There's a couple from OP. They from 80s. There's a couple people in New York that go home. All right. So what's the day like for Bobby Shmurda now? I know last night you was in the strip club. Tired. No sleep. Yelling from girls all day, it's just crazy. And everywhere you go, people are like, do the Shmoney dance, even when you're tired. W tym samym dniu ukazuje się wywiad z Bobbym dla radia Hot 97. Stwierdza tam, że jest już zmęczony ulicznym życiem i chciałby zarabiać zrobienia muzyki. Hey, I'm tired of selling drugs, I'm also good. I'm tired of getting in trouble, I'm tired of having to be on the block, gotta watch out for cops, and this and that, man. People get tired of that. Wiele wytwórni chce podpisać umowę z nowym graczem na scenie. Akuli rozważa propozycję od m.in. Atlantic Records czy nawet Ricka Rossa. Ostatecznie po sukcesie Hot Bobby podpisuje kontrakt z Epic Records. Tutaj filmik ze spotkania Bobiego z jego przyszłą wytwórnią. Miał tam zatańczyć i zaprezentować się przed jej członkami. Od razu po tym spotkaniu Epic było przekonane, aby podpisać z nim umowę. To, co wyróżniało Epic od reszty wytwórni, to fakt, że wszystkie poprzednie wytwórnie nie zgadzały się na fakt przynależności Bobiego do GS9. Epic natomiast zgodził się, że cała wytwórnia GS9 Records może należeć do Epic. To dlatego Bobby wybrał tą, a nie inną wytwórnię. Udziela wywiadu dla This is 50. Mówi tam, jak poznał się z Meek Millem. Tuż przed jego koncertem Meek zadzwonił do niego na FaceTime. Już tydzień później razem występowali na scenie na koncercie Meek Milla. Juicy J nagrywa remix o nazwie THC Hot. 25 lipca 2014 roku Hot zostaje wydane ponownie. Po tygodniu 1 sierpnia zostaje wypuszczony jeszcze raz teledysk do tej piosenki. Szybko staje się viralem. Po pierwszym miesiącu przebija próg 11 milionów wyświetleń. W piosence udaje się zająć 6 miejsce Billboard Hot 100. W teledysku pojawia się większość członków GS9. Wiele osób uważa, że Bobby w swojej muzyce inspiruje się nowymi brzmieniami z Chicago, które stają się popularne na całe Stany. Because they say that your music sounds a lot like what drill music is from Chicago. I wouldn't say that, but I wouldn't say. Well, they're gonna say that because we both young and we doing the. I'm not gonna say the same thing, but like, you know, kind of like the same thing, you know, something similar. We doing stuff similar, you know. These kids, they are over there having the same type of problems we having over here, you know. Bobby zyskuje dużą sympatię u wielu nowych fanów. Popularny staje się także Shmani Dance, który pojawił się w teledysku. It's really simple. Mm-hmm. Like put one leg up front. Put one leg up front, yep. Yeah. Like bend it. You gotta bend the knee. Yeah, push this one back all the way. Push this one back. And then switch it. And then you yeah. do this with your arms, right? Yeah. And then you walk around with it so you yeah. can play. So who made up that dance? You did? That was the dance? And all you guys do that too, right? This is the Shmoney dance, see? Fani także polubili moment, gdy Bobby wyrzuca swoją czapkę, ale ta już nie wraca. Now when you threw your hat in the air, where exactly did the hat go? Because it never came down. Was that editing or what? Nah, I went straight to the top. Mało wtedy znany Rich The Kid tworzy remix do Hot. Aquil pojawia się na koncercie Drake'a 26 sierpnia podczas Drake vs Lil Wayne Tour.
my reaction. Grab his face and start blasting. Bobby zaczyna grać swoje własne koncerty. Często pojawiają się na scenie inni członkowie GS9. Grają również w klubach. Wiele mainstreamowych raperów zauważa początkującego gracza i 4 września zostaje wydany oficjalny remix The Hot. Pojawia się tam Chris Brown, Jada Kiss, Yo Gotti, Rowdy Rebel, Fabulous oraz Pasta Rhymes. Talking realness in my music and giving people my past. I had a crazy life, so you know it's gonna be a lot of crazy things that's gonna be said. So you know, you just gonna have to. It is what it is, and I've been through it. You know, we came a long way. We came from the hood. We came from one of the baddest hoods in New York, like the top hood in Brooklyn. James Harden wraz ze swoimi przyjaciółmi z drużyny po otrzymaniu nagrody za wygranie mistrzostwa FIBA 2014 zatańczyli Shmoney Dance. 21 września ma miejsce All-Star Celebrity Basketball Game. Chris Brown w przerwie tańczy Shmoney Dance. 11 października zostaje wypuszczony utwór Bobby Bitch. Staje się drugą jego najpopularniejszą piosenką. Nie udaje jej się pobić rekordów Hot i debiutuje na 92 miejscu Billboard Hot 100. 14 października wydaje swój drugi mixtape, Shmurdaville. Tego samego dnia zostaje zapowiedziane EP Shmurda She Wrote. Projekt jest planowany na 10 listopada. Początkowa wersja okładki miała wyglądać inaczej. Pojawiły się niejasności między wytwórnią a raperem. Bobby uważa, że nie dostaje pieniędzy za swoje koncerty i uważa, że jest wykorzystywany. Pokłócił się o to ze swoim wujkiem, który jest jego menadżerem. 24 października pojawia się teledysk The Computers, kolaboracyjnej piosenki Bobby'ego oraz Rowdy Rebella. Living life. Living life. Living life. 28 października gra na scenie w mieście Hartford. Następnego dnia zostaje wydany teledysk do piosenki Buddies rapera Chinksa. Bobby pojawia się tam na ficie. Chinks za pół roku zostanie zamordowany. 3 listopada udziela wywiadu dla Music Film. Who were some people you would like you set as a goal to work with? Or some people Jay. You would Jay-Z? I'm gonna work with Jay, Boozy. Następnego dnia Rich The Kid publikuje piosenkę z Bobbym i Rowdy Rebelem On My Way. 7 listopada 2014 roku zostaje wypuszczony teledysk do Bobby Bitch. Trzy dni później, 10 listopada, Bobby wypuszcza swoje debiutanckie 5-piosenkowe EP Shmurda She Wrote. W pierwszym tygodniu udaje się sprzedać 20 tysięcy egzemplarzy, co jak na początkującego rapera jest bardzo dobrą liczbą. 12 listopada zostaje wydana aplikacja od Bobby'ego Shmoneygram. Fani mogą tam umieścić swoją twarz w miejscu tańczącego rapera. Jego kariera nabiera tempa i wszystko wskazuje na to, że Bobby'emu udało się skończyć ze swoją przeszłością i od teraz będzie zarabiać pieniądze w legalny sposób. 6 grudnia Hot zyskuje tytuł platyny. 2 dni później zostaje wydany teledysk do kolejnego remixu Hot, French Montana. Został on opublikowany na kanał Worldstar Hip Hop, lecz w przyszłości zostanie z niego zdjęty z nieznanych powodów. 16 grudnia Migosi ogłaszają wspólny kolaboracyjny mixtape z Bobbym Shmigo Gang. Niestety owy projekt nigdy nie zostanie nagrany. Grudnia 2014 roku około 4 rano Bobby wraz ze swoimi przyjaciółmi wychodzi ze studio. Zostali zatrzymani przez policję. Znaleziono u nich 10 pistoletów i trochę kraku. Jest oskarżona o planowanie morderstwa, posiadanie narkotyków oraz broni. Reszta zatrzymanych jest oskarżona o morderstwa, włamania czy handel narkotykami. Grozi mu od 8 do 25 lat więzienia. Wśród nich jest również starszy brat Bobby'ego, Javasay. Ciekawostka, studio, pod którym zostali zatrzymani, to samo studio, pod którym 20 lat temu, w 1994 roku, Tupac został okradziony i postrzelony, lecz przeżył. Był to także dzień, w którym po latach udało się policji rozbić gang GS9. Następnego dnia, 18 grudnia, Bobby nie przyznaje się do żadnych postawionych mu zarzutów. Podobnie żaden z zatrzymanych do niczego się nie przyznaje. Nad całą grupą krąży łącznie 101 oskarżeń. W sądzie dowodem przeciwko raperowi i innym współoskarżonym ma się stać jego piosenka Hot.
piosence wymienia ksywki swoich przyjaciół i rapuje o konkretnych sytuacjach ze swojego życia. Sąd Najwyższy orzeka, że słowa piosenki nie mogą stać się dowodem w sprawie. Jego kariera staje pod znakiem zapytania. Nawet jego bliscy i przyjaciele nie są pewni co do wyroku. Dostaje szansę wpłacenia kaucji w wysokości 2 milionów dolarów. Dzięki temu może wyjść wcześniej na wolność. Tutaj zdjęcie pistoletów znalezionych u GS9. Raper zostaje przeniesiony do więzienia w Rikers Island. Niedługo później pojawiają się nagłówki, że raper musi wypełnić formalności związane z wpłaceniem kaucji i za niedługo wychodzi na wolność. Jego wytwórnia Epic mu tego nie wpłaciła. Do całej sytuacji odnosi się nawet 50 Cent i pyta Epic, dlaczego nie wpłacili kaucji. Rok 2014 Bobby zakończył z wielkim sukcesem, lecz również z wielką porażką. Ujawniono, że Hot było trzecim najczęściej wyszukiwanym trackiem na Geniusie. Na początku 2015 roku BBC Radio Extra publikuje wywiad z Bobbym. That you never heard before, coming from people where I come from. And what I did and what I've been through, people usually expect like just the you know, I bring the smoothness and the coolness in the music now. I make it cool for gang, well, I'm not gonna say gangsters, but people from bad neighborhoods and you know, from the slums and like the ghetto, I make it cool for them to dance and smile. Z więziennego telefonu pojawia się w radiu Hot 97. Z tego wywiadu dowiadujemy się, że był niesprawiedliwie traktowany z podziałem zysków z muzyki i koncertów przez swojego wujka. Are the rumors true that was it y'all uncle was gonna put up the money, but y'all said nah, you didn't want money from him? Yo, so that was the guy you came up when we first started playing record. That was the guy you came up here with first. Yeah, that nigga lying, man. That nigga trying to sue me right now and I'm in jail. Think, man, that nigga lying ass nigga. Yo, so he already made money off y'all? He made some shit, man. I had a manager me at first, but right now I don't got no manager. I'm looking for a manager right now. I'm looking for a manager while I'm in jail. Wow. I had a manager me, so a lot of money came up missing, like 100 bands came up missing my first month. You feel me? Bobby mówi, że nie podoba mu się to, jak Epic Records się za nim nie wstawia i stwierdza, że chce opuścić wytwórnię. Nie wiadomo, jak potoczą się losy Bobiego. Możliwe, że wyjdzie za kilka miesięcy lub że za kilkadziesiąt lat. XXL publikuje filmik Bobiego startującego do tegorocznego freshmana. Sam Bobby mówi, że jest niewinny. Niedługo przed śmiercią Chinks wspomina w wywiadzie, że GS9 to jego ziomale i modli się, aby wyszli z tej sytuacji. I haven't spoken to either one of them since they've been locked up, but free the whole GS9, you know what I'm saying, those my little bros, and they was really doing it, putting it on for New York and Brooklyn. They left a good impression on the city, and it's crazy how they got taken away from us so fast, so definitely, I pray that they make it out of this situation. 15 maja raper wdaje się w więzienną bójkę z pięcioma innymi osadzonymi. Sprzeczka jest tak poważna, że strażnicy muszą użyć gazu pieprzowego. Do dziś nie wiadomo, co było przyczyną bójki. Miesiąc później, w czerwcu 2015 roku, dziewczyna Bobiego zostaje nagryta na próbie przemycenia noża do więzienia. Potem Bobby wraz z dziewczyną zostają oskarżeni o przemyt. 1 września 2015 roku zostaje wypuszczony trzeci odcinek czwartego sezonu Real Husbands of Hollywood. Bobby zagrał w tym odcinku wraz z Kevinem Hartem. W przeszłości Bobby powiedział w wywiadzie, że chciałby zrobić wspólny film z Kevinem. 4 października 2015 roku odbywa się gala Bad Hip-Hop Awards. Bobby jest nominowany w kategorii najlepszego nowego, świeżo wybitego artysty roku. Wygrywa go jednak Fetty Wap. Rok wcześniej nie dostał żadnej nominacji, lecz występował tam na scenie. Będąc w więzieniu, Bobby za jakiś czas udziela coraz to nowszych wywiadów. 1 listopada 2015 roku undergroundowy na te czasy raper XXXTentacion wypuszcza utwór I Love It When They Run ze Skimaskiem i Young Bansem na ficie. Pojawia się tam nawiązanie do piosenki Bobiego Bobby Bitch. Na początku 2016 roku Leonardo DiCaprio i Tom Hardy udzielają wywiadu o nowym filmie The Revenant. Żartują sobie, że z filmu została wycięta scena z Bobby. How much extra did you throw? Well, which never made the cut. The Bobby Schmurda line. Shut your trap house. 4 kwietnia 2016 roku Rihanna tańczy Money Dance na swoim koncercie. We wrześniu 2016 roku w ramach ugody Bobby przyznaje się do części postawionych mu zarzutów. Dzięki temu ratuje swojego przyjaciela, Rowdy Rebella. Miał wybór wziąć 5 lat więzienia, lecz wtedy Rowdy poszedłby siedzieć na 12 lat, lub wziąć 7 lat i oboje siedzieliby tyle samo. Bobby postanawia wstawić się za przyjacielem. Przyznaje się do winy i bierze na siebie 2 dodatkowe lata. Potem zostaje skazany na 7 lat pozbawienia wolności. Po
Ponieważ siedział w więzieniu już 2 lata, sąd uznał, że pozostanie mu jeszcze 5 lat więzienia. Wiadome jest to, że przez następne 5 lat jego kariera nie będzie rozwijać się tak, jak na to się zapowiadało. Prawnik rapera twierdzi, że jeżeli Bobby nie będzie robić problemów w więzieniu, to zostanie wypuszczony za 3,5 roku. Niedługo później, w listopadzie 2016 roku, wdaje się w kolejną bójkę. Na początku 2017 roku ma miejsce rozprawa o przemycenie noża do więzienia. Dokładniej rodzaj tego noża to sheath. Za to Bobby zostaje skazany na 4 lata pozbawienia wolności. Kara ta będzie odbywała się jednocześnie z poprzednią karą, co nie wpływa na jego odsiadkę w więzieniu. Zaplanowano, że Bobby będzie mógł wyjść warunkowo na wolność dnia 4 sierpnia 2020 roku. Potem zostaje przeniesiony do więzienia w Clinton. Konto na Instagramie Bobby'ego zostaje zhakowane. Jego team tworzy nowy pod nazwą Real Bobby Szmurta GS9. Przez telefon więzienny freestyluje przed McMillem. W internecie pojawiają się nowe zdjęcia Bobby'ego z więzienia. Z początkiem grudnia 2017 roku zostaje wypuszczony na wolność pierwszy członek GS9, Fetty Luciano. Prowadzi wywiad z kanałem This is 50. I mean, you know, in Brooklyn you got a lot of gangs, you got blocks, you got street corners, you got gangsters. Like, yeah. Everybody want to be a gangster. Nobody want to be a lawyer, politician, or doctor no more. Like, everybody want to be like him. Like, everybody want to be the person. You feel me? Like, a lot of niggas gonna hate coming up where you from. Like, where I'm from is a lot of hate. 19 stycznia 2018 roku członek GS9 Santino Boderick dostaje wyrok ponad 117 lat pozbawienia wolności. Jedne z jego ostatnich słów do sędziego brzmiały: możesz mi postać. Inni współoskarżeni również z czasem dostają wysokie wyroki. Rashid Derisant, pseudonim Rasha, 98 lat i Alex Crandon, pseudonim A-Rod, 53 lata. 5 października 2018 roku Bobby pojawia się na piosence Stupid 6ix9ine. Wers był nagrywany więziennym telefonem. I'ma upload this on IGs. Anything you wanna say to your fans? Marca 2019 roku ukazuje się wywiad z Bobbym przez telefon więzienny. Dowiadujemy się z tego wywiadu, że Bobby pracuje w więzieniu. Zarabia $7.75 tygodniowo. Głównie robi to po to, aby dostawać możliwość dodatkowych telefonów do bliskich i przyjaciół. Working in the prison, they pay you $7.75 a week. Yeah, motherfuckers don't work in prison for this people got the fucking stereotypes. Motherfuckers don't work in prison for the money. You work in prison to get it on the phone. Po tym jak świat obiegła informacja o współpracy 6ix9ine'a z policją, Bobby mówi, że już nigdy nie będzie z nim nagrywać. You know, because at the time you did the song with Tekashi, you know, he was still out. None of this shit had happened. But now do you find out that he's locked up and he's telling on everybody and getting everyone else locked up? Would you do a song with Tekashi after you got out? Tutaj fragment rozmowy Bobby'ego z Pop Smoke'em przez telefon. You know, Bobby's supposed to be coming home this year, and that's family. For sure. Come on, I'm trying to like set something up here. Can we put this? Set up was good. What's popping? We'll play for you. Oh, you gonna play for me? Okay, we gonna play it off the. Okay. Matter of fact, let's jump into this Dior real quick because you got those joints on. We'll be right back because I need to hear this exclusive, man. This Hip Hop Nation. 22 czerwca 2020 roku ukazuje się pośmiertny album Pop Smoke'a Shoot for a Stars, Aim for a Moon. Pojawia się tam piosenka z Rowdy Rebelem. Warunkowe wyjście Bobby'ego w sierpniu 2020 roku zostaje odrzucone i przeniesione na 11 grudnia. Niestety również i ta data zostaje unieważniona. Young Tak oznajmia, że jak tylko Bobby wyjdzie na wolność, to chciałby zrobić z nim kolabę. Mówi także, że Bobby pokazał światu, co to znaczy prawdziwa lojalność. 15 grudnia 2020 roku Rowdy Rebel po 6 latach od siatki opuszcza więzienie. Rowdy dzwoni do Bobby'ego na live. We on live, we ain't drinking nothing. You feel me? Yeah, we on live, hold up, son.
know, say something for the love, Chewy. I love all my fans on the board of support, man. 23 lutego 2021 roku to dzień, w którym Bobby warunkowo opuszcza więzienie. Uznano, że za dobre zachowanie Bobby może wyjść na wolność przed planowanym wyjściem. Z Instagrama Bobby'ego znikają wszystkie wcześniejsze posty. Zostaje wrzucony filmik zapowiadający jego powrót z podpisem: jak wy kurwa mogliście o mnie zapomnieć. W dniu wyjścia zostaje opublikowany Instastory, gdzie Bobby dziękuje za 6 lat wsparcia. W ciągu jednego dnia od jego wyjścia na wolność Instagram Bobby'ego zyskał ponad 2 miliony nowych obserwujących. Do więzienia trafił w wieku 20 lat, a wyszedł z niego mając 26. Łącznie w więzieniu spędził 2265 dni. Najprawdopodobniej główna część historii Bobby'ego Szmurdy dopiero przed nami. Zapowiada się na to, że już za niedługo powróci na scenę gracz, który na niej nieźle zamieszał. Oh my goodness, look at my baby, how are you? You light, nigga. Kiki!